Znajdujemy się w Harsznicy, Miechów Harsznica, w gospodarstwie rodzinnym moim, mojej żony. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje 14 hektarów. Uprawiane są głównie kapusta, ziemniaki i zboża. Powierzchnia upraw kapusty jest około 4 hektary, głównie z przeznaczeniem na kiszenie. Uprawą zajmuję się od około 25 lat. Obecnie korzystamy z usług firm zewnętrznych. Jest to wygodniejsze. Lepszej jakości jest rozsada, lepiej się przyjmuje. W naszym gospodarstwie uprawiamy głównie odmiany firmy Seminis typu Westri, Menzania, również odmiany kapusty czerwonej, Rhone, Roxy oraz kapusty na przechowanie typu Galaxy. Początek uprawy zaczynamy na początku kwietnia, a kończymy w listopadzie. Kapusta jest głównie z przeznaczeniem do kwaszenia uprawiamy, troszkę na przechowanie. W naszym gospodarstwie zbiór kapusty odbywa się ręcznie. Po prostu są wycinane nożami, obierane na polu i zwożone do kwaszarni. Kwaszarnia u nas pierwszy raz to powstała w latach 60. Rozpoczął to dziadek, potem kontynuował ojciec, no i teraz ja. Tegoroczne problemy w uprawie kapusty to była pogoda, wiosna mokra, potem przyszła susza. Odkąd zaczęła się pandemia, znacznie to osłabiło sprzedaż produktów kwaszonek. Po prostu spadła sprzedaż dosłownie o 50%. Tegoroczny sezon jest ciężki, głównie ze względu na niskie ceny. Brak popytu na warzywa, nie tylko na kapustę, ale na ziemniaki, na inne warzywa. Lato nie jest okresem do sprzedawania kiszonek. A co będzie na jesień, to się okaże. Czy dalej będą jakieś obostrzenia, zakazy w organizowaniu jakichś imprez, wesel, gdzie głównie schodzi dużo wtedy tych kwaszonek.